Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. To już chyba nic nam za bardzo nie daje. Koszty warunków najemników. Maksymalna liczba wyrwanych oddziałów. No tu już nie za bardzo coś w ogóle to da. Nie, garnizon powiększy. Sprawa drugorzędna. Bierzemy się. Bierzemy się z nimi za łby. No i zaś nasrali tych kurde... tutaj harcowników, oszczepników pieprzonych. Tyle, że o panie. Moi drodzy, niszczyć tych traków. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy. Poczekajmy, aż wiatr rozwieje mgłę. O nie, źle nie cisnąłem. Na serio będę walczył w jakiejś mgle? A, chciałem poczekać. Tak, źle nacisnąłem, no. Dobra, trudno, jakoś sobie damy radę. Nasi wojownicy wyjdą z mgły. Ale tu mamy piękny fragment muru, prosto do zaatakowania. Atak na niego nie będzie prosty, bo tutaj ta linia jest bardzo, bardzo daleka. Tędy zejdziemy raczej nie. Ustawimy naszą armię w tym miejscu i spróbujemy podejść aż tu. Czy tak, spróbujemy stąd. Stawimy się gdzieś tutaj i stąd uderzymy. Jest plan. Tak jest, rozstawić się. Teraz tak, teraz tutaj. Gdzieś tu na końcu jest najmniej istotna obecnie. A więc tak. Stawicie tutaj z tym. Jeszcze raz tu. A wy tu, tutaj, dobra, tutaj się rozstawić. Teraz przerzucić armię jak najszybciej. Musimy to trochę przyspieszyć. Takie miasteczko, no. Jakaś ta podniszczona ta kontynia. Ach, barbarzyńcy! Ta na murach się już rozstawiają. Aż chwilę. Ale spokojnie. No, troszkę się zmęczyliście. Drabiny dopiero jeszcze są. Ready.
liczników możemy troszkę wysunąć naprzód. Niech oni troszkę oczyszczą te mury. Tutaj też będzie troszkę luźniej nam. Dobra, możecie rozpocząć ostrzał. A, oni w tych tu walą. Dobra, osłabić ich. Bardzo ładnie. Troszkę się cofnąć. Co wy robicie? Dobra, grzać w nich. Tak jest. Oni już tam słabną. To po niektóre ich oddziały. Jeszcze tu kurde mocno dostali. Czyścić to. One of our units has used all its ammunition. Ready and waiting. Cofnąć się.
Ta jest. Wytłuc ich jak najwięcej na tych murach. Przed szturmem, to potem będzie mniej roboty. Kolejny oddział, wycofać. Ta jest. Tłuc w nich. Ta jest, na spokojnie. Tak jest. Słuchajcie, im więcej ich teraz ubijemy, tym mniej będziemy musieli ich później ubić. Jest. Spokojnie. Uciekają. Znaczy uciekają, wycofują się. One of our units has used all its ammunition. Bardzo ładnie. No i słuchajcie, już ich tutaj naprawdę niewielu zostało. Units has used all its ammunition. Tyk. Teraz. Dobra, mury już jako tako poczyszczone. Nie się z helotu składają? Tak, to są heloci. Najniższa warstwa społeczna. Dobra, czas przystąpić do szturmu. Oddział odwodzie jak coś. A, przybili, aby naszych przywitać. Ready!
Dobra, brać się za nich. Dobra, nasi właśnie weszli. Wytłuc ich tam. Dobrze jest, mury zajęte. Nawet bez tradycyjnej tyki. Chodzić na dół. Chodzić z murów. Co oni tu mają? Kawalerię. Lacka jazda królewska. Rozstawiać się. Jest, falangi ci naprzód. Idziemy po nich. Pilnować flank. Jest.
Rozgnieść mi to robactwo. Pięknie. Zakończył bitwę. Nice. Ulpudewa nasza. No oczywiście okupacja. No i cudownie. To rozniszczyć. Miasto. No i cudownie. Niewielkie straty stosunkowo. No. Anteja, Odessos, pisza Odessa. Więc na to będziemy tutaj uderzyć. Jeszcze nie wiem. Tak za bardzo Odessos to jest dzisiejsza Odessa. To jest Krym. Odessa powinna być gdzieś tutaj, w tym miejscu dzisiejsza. Tutaj gdzieś. A Odessos jest tu. Są tereny dzisiejszej Rumunii. Czy teraz jakiś Bukareszt? Bukareszt jest portem? A nie. Co mi się wydaje. Ale pięknieśmy ich tutaj porobili, muszę przyznać. Teraz tak. Nasz szpion. Gdzie jest nasz szpion? Tu jest nasz szpion. Jedziesz do tego Rzymu, zobaczyć co, jak tam... Tam sytuacja wygląda. Ariminum także jest zajęte, ale tu już Rzymianie stoją. Rzymianie tutaj stoją. Ja coś tu mam do rozbudowy. Na razie hajsu nie mam. Dobra, kończmy turę. A, ci tu mają awansik. Jak najbardziej. Wódz. Co? Dalej. No, Rzymianie zostali pobici. Ariminum. Tyle dobrego. Jakaś flota macedońska, nie wiem skąd w ogóle się wzięła. Macedończycy już od dawna nie mają portu. Cóż, ale na razie dobrze to wygląda. Jeszcze musiałbym Kretę podbić, pokonać Knossos. Wtedy mógłbym dać edykt. Grecji. Dobra, tam została wykryta, czy nie? Zapotrzebowanie na jazdę. Mimo twej niezaprzeczalnej potęgi wojskowej, niektórzy zwrócili uwagę na słabość i skromną liczbę jazdy. Szkolenie jazdy. Bierzemy szkolenie jazdy. Zobaczymy, co to nam da. Szary hoplitów. Bardzo dobrze. Teraz tak, tu. O, warsztat. Warsztat, dobra rzecz. Warsztat, dobra rzecz, no właśnie. To i owo porozbudowywać. Dobra, to jest to. Tam trzeba to zainwestować też, kurde, w tej... Elas. Grecji, no powiedzmy sobie szczerze. To ja tu mogę, no ja nic tu nie mogę. Ja tak, wstrzymajmy się na razie z budową tutaj i spróbujmy tutaj coś. Na pewno bym tu musiał mieć tak, plac musztry. Zróbmy sobie forum, w zasadzie agorę. Jesteśmy Grekami, a nie Rzymianami. Dobra, lecimy dalej. Najpierw zupełniamy tam straty. W Ulpudewie, a później się zobaczy.
Moi drodzy, tutaj kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. No i cześć.